Witam was w moim let's playu z gry Alice Madness Returns i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. Mamy dziś 10 września, godziny 15:23 i kontynuujemy z naszym nowym nabytkiem, mianowicie nożem. Słuchajcie, mam troszkę więcej zębów ze względu na to, że zapis był troszkę wcześniej niż tutaj i pozbierałem troszkę więcej tych zębów. Na tej zjeżdżalni z tablicy udało mi się wszystkie zebrać. Okej, i słuchajcie, teraz tym nożykiem możemy sobie... Możemy sobie rozwalać muszelki, jak widzicie. W nich mamy zęby. I słuchamy. Okej. I rozwalamy dalej. Czemu to jest szczęśliwe? Nie pamiętam tego. Ogólnie jak grałem, to miałem też jeszcze... te róże to jest nasze zdrowie. Ogólnie jak grałem pierwszy raz, czyli kiedy to było? Półtora miesiąca temu? Może dwa? Wiem, że jeszcze wakacje były. To miałem taki problem, że kiedy zdobędziemy następną broń, no nie będę wam spoilerować jaką, to po prostu nasz nóż... Halo? Okej, jestem, słuchajcie, jakiś błąd mi wyskoczył. Jestem tutaj z powrotem, widocznie dzisiaj ta gra mnie nie lubi. Przy okazji, zauważcie, pamiętacie płaczącą Alicję? Normalnymi łzami, tutaj Alicja płacze krwią. Ciekawe dosyć. Trzymajcie kciuki, żeby znowu żaden błąd nie wystąpił. Okej, nie ma błędu. O, ale ej, słuchajcie, nie było trzęsienia ziemi, to jest dziwne. A, jest trzęsienie ziemi. Słuchajcie, dla mnie to jest... Tak mi się bardzo kojarzy z japońskimi horrorami, nie wiem czemu. Bardzo. Słuchajcie, jeżeli chodzi o walki w tej grze, to są naprawdę bardzo ciekawie przedstawione. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośna, jeżeli jest, to aż cisza. Bo... troszkę się przycina niestety. Przepraszam. Wolę, żeby się troszkę przycinało i żeby była lepsza grafika, wiecie? Bo przycinanie jest się raz na jakiś czas. I da się to jakoś przeżyć, a przynajmniej tak mam. Tym bardziej, że bez nagrywania, no wiadomo, lepiej to... się prezentuje. Okej, słuchajcie. Tu już nic nie ma. Nie, to lecimy dalej. Co to jest? Takie dziwne drzewa, jakby z samych korzeni było. Okej, jeżeli chodzi o poprzedni odcinek, to właśnie się trochę trzeba czasami skurczyć. To YouTube miał jakiś problem z muzyką. I... no sekundę. Human purpose is fickle, because it is a slave to memory. Memories must be strictly managed, Alice. Unproductive ones must be eliminated. Okej, miał jakieś problemy i przez jakiś czas chyba nie można było nic obejrzeć, jeżeli chodzi o tamten filmik, bądź tam sekundę. Także mam nadzieję, że już tak nie będzie. Nie wiem, no ja nie mam żadnego tak pożytku z nagrywania let's playa, tak? Więc nie rozumiem, o co oni się srają. Według mnie właściwie let's play to jest promowanie gry. Jak... Okej. No to tak, to już wiemy. A według mnie właśnie let's playowanie, co ja wiem. Nagrywanie let's play to jest promowanie gry, ponieważ jeżeli gra jest nagrywana, to znaczy właśnie, że jest warta zagrania i... O, jest ząb. I o to, że powinni się cieszyć, nie? Mi się zdaje, przynajmniej ja bym się cieszył, nie? Wiecie, myślę, że na przestrzeni lat czy coś takiego to się może zmienić, że właśnie będzie postrzegane jako coś pozytywnego. Jakieś butelki zbieramy również. Tutaj mamy w statystykach nosy, wspomnienia, nie wiem co to jest, i butelki. I rozdział pierwszy, tu jeszcze nie przeczytałem, słuchajcie tego. Okej. Także ogólnie mam nadzieję, że jeżeli chodzi o te błędy, to nie wystąpią one tutaj.
Jeju, co ty robisz, kobieto? Okej. Mamy kolejną butelkę. Gdzieś słyszałem od mojego znajomego, że... Jakie dziwne... Że podobno im więcej się tych wszystkich przedmiotów tutaj uzbiera, tym podobno trudniejsza jest gra. Kurczę, wiecie co... No i znowu. Okej, znowu ten sam błąd. Nie mam kurwa pojęcia, o co chodzi. Mam nadzieję, że naprawdę wiecie, to dzisiaj już nie powtórzy. W tym się gra wyłącza sama z siebie, nie wiem, o co chodzi. Okej, jesteśmy wylądowali w jakiejś chatce. O, zęby. Fajnie się zbiera te zęby. I mamy tutaj jakąś babę wielką. It's you again, Alice. You may approach. Ale głos idealnie pasuje do jej rozmiaru. Yes, well, you taught me manners, and I've lost my taste for mad women. Strictly a porcine diet for me. Everything's better with bacon, don't you agree? Of course you do. Now, there are pig snouts scattered about. I heard a few behind the house. Go fetch them for me. But take care for the pests that block your way. Pepper them up if they do. They need spice, and you're just the dear girl to season them for me. You'll find that grinder serviceable. Why not season your own pig parts? Matter of priorities. My alabaster's skin needs protection from the disgusting creatures running amok amidst the environment. But one gets peckish. Look, all you have to do is listen for the oink, then shoot the snout. You may like the results. I certainly will. Że ona ma alabastrową skórę, to słuchajcie, ja mam łuski. Okej. Okay. You have just obtained pepper grinder. Grinder. A raczej grinder. Obrzydliwe te nochy wyglądają, fu, jak można jeść nosy świni. Czym to jest zamknięte? Aha. No i mamy, słuchajcie, również takie coś. Okej. Okay. I lecimy. Taka nasza broń palna, ten pieprznik. Znaczy pieprzniczka. Tak, możemy sobie bardzo ułatwić grę, używając caps locka do niszczenia was. Aha, musicie naładować. Okej. Okay. Mamy tutaj to. Najlepiej nie rozładowywać do końca tego pieprznika. No kurde, nie żryj mnie, lądro. Zniszczę, wiecie co, chyba najpierw to. Będzie święty spokój. Dobra, nóż działa, bo się cały czas, słuchajcie, boję ten nóż. Nie będzie mi działał, bo potem przejście gry bez noża jest praktycznie niemożliwe. Ja próbowałem i za cholerę nie udało mi się tego porządnie przejść. Czy jakoś się dało, tak, ale no co to za komfort, tak, grania w grę bez jednego z najważniejszych przedmiotów. Co oni mają z tymi ślimakami? Okej, dobra, najpierw niszczę te wszystkie ule. Okej, okay, no i teraz was załatwię, no. Patrzcie. Kurwa. No jeszcze tu się pojawiło. Okej, okay, no i chodźcie teraz tutaj. Come to mama. No, aha, fajnie. Aha, to nie można tak nożem. Chyba spokój, już przynajmniej coś wiem. Okej. Już święty spokój. A co ty tutaj robi koleś? Japoński. No i mamy obrzydliwy latający noch, ale w ogóle nie... Nie rozumiem tego. No i musimy zbierając te nosy właśnie
trochę nam się zebrać butelki różnego rodzaju. Tą drogą, jak można jeść naprawdę nosy świń? No i sobie on tam leci, tam musimy, nie wiem, kilka tam ich złapać, nie mam pojęcia ile. Jeszcze sprawdzę, czy tutaj nie ma przypadkiem innych muszli, nie ma, na szczęście. A ciekawa kula tutaj jest.